Cześć. Witam Was bardzo serdecznie, jak dobrze widzicie, sprzed dworca głównego w Bremen. Możecie zapytać, co ja tu robię. Właśnie zaczyna się mój urlop, który zamierzam spędzić w Polsce. Chociaż jadę tam niekoniecznie w celach wypoczynkowych, a bardziej w celach służbowych, ponieważ chciałbym zrobić coś, do czego może nie tyle namówiła, ponieważ nie rozmawialiśmy o tym, ale do czego nakłoniła mnie, zmotywowała mnie swoim nagraniem Monika z kanału Monia to czyta. A mianowicie chciałbym zrobić dla Was relację z warszawskim targiem książki. Do Warszawy wybieram się we wtorek, a przy okazji mam zamiar odbyć dwa ciekawe spotkania, z których jedno zostanie w znaczny sposób udokumentowane na kanale. Ale to już będzie niespodzianka, do której zobaczenia serdecznie Was zapraszam. Póki co, ja jestem w Bremen. Za jakąś godzinę jadę do Polski, w Elblągu powinienem być koło 14. Już siedzę w autokarze, odjazd za 8 minut. Jeżeli wierzyć danym, które mam na bilecie, około 13 powinienem zameldować się w Elblągu. Jest niedziela, godzina około 12.30. Udało się, wreszcie wylądowałem w Elblągu. Także teraz idę sobie tylko odpocząć. A za dwa dni obieram kierunek na Warszawę. W tej chwili jest wtorek, jak widzicie, siedzę sobie w pociągu. Jadę sobie pendolino do Warszawy, jest wtorek. Godzina, nawet nie mam jak sprawdzić, bo nie noszę zegarka. O 12.34 powinno być w Warszawie. A już o 14.45 spełni się jedno z moich małych marzeń. Spotkam się z profesorem Piotrem Maciejem Majewskim, z którym wywiad jest już na kanale. Pan profesor podpisze mi parę książek. A już w czwartek będzie duże wydarzenie. Raz, że rozpoczynają się targi książki, a dwa, szykuję dla Was specjalny wywiad, który mam nadzieję okaże się hitem na tym kanale. Jak widzicie, jestem właśnie przed Pałacem Kultury. Kurczę, zawsze jak przyjeżdżam do Warszawy i widzę Pałac Kultury, to naprawdę czuję się jak w Warszawie. Targi książki odbywają się gdzieś tutaj, bo mają być przy placu Defilad, także szukamy stanowisk z książkami. Zaczynają się, widzę pierwsze miasteczka namiotowe, także myślę, że jestem we właściwym miejscu, ok. Zatem zaczynam szukanie fajnych wydawnictw i fajnych książek. Patrzcie, co udało mi się znaleźć. Niech sobie pomyślę, że nie jesteśmy kolaborantami profesora Piotra Macieja Majewskiego. To jest coś, co niedawno Wam pokazałem na kanale. Fajnie, więc co najmniej 50%. Plus znalazłem tutaj jeszcze coś fajnego, a mianowicie Kiedy wybuchnie wojna, 1938, Studium kryzysu, również Piotra Macieja Majewskiego. Już widzę, mam pierwszy zakup. Okej, patrzcie, co udało mi się znaleźć. Stanowisko wydawnictwa Sonia Draga. Także zaczynamy szukać książki, którą polecała mi Monika. Ręka to który, do góry kto zobaczy, 1794. Widzę fajne kryminały z Charlotte Link. O, patrzcie, co się udało znaleźć. Milczenie owiec, to jak ładnie wydane. A to widzę bardzo na czasie. Książka o Władimirze. Może znajdę wydawnictwo WAB, tam może byłaby książka Krystyny Kurczap-Redlich. Książka Wowa Wołodia Władimir. A tu mamy najwyraźniej mistrza Wołodii, czyli Adolfa. Stanowisko wydawnictwa Sonia Draga 1794 niestety nie było. Szkoda, ale nic straconego. Przypomnijmy, że targi książki odbywają się przy Placu Defilad, przy Pałacu Kultury. A to oznacza, że niedaleko są złote tarasy, czyli zawsze mogę nadrobić, kupując sobie tę książkę po prostu w Empiku. Kolejne stanowisko. To wygląda jak kryminały. Kurczę, gdybym nie miał tylu rzeczy, które bym chciał przeczytać. Tu mamy stanowisko wydawnictwa Skarpa Warszawska. Dużo pięknych okładek i fajnie zapowiadających się tytułów. Jak widzicie, ludzi jest tu mnóstwo, a to jest czwartek. Godzina trochę po 11. Podejrzewam, że jak będzie sobota, tutaj ludzi będzie zdecydowanie więcej. Książki, jak widać, jest dość spory. Dużo fajnych rzeczy, ale jak widać, nic w mojej tematyce. To widzimy stoisko z Jakubem Żulczykiem, czyli z tym słynnym autorem, który nazwał naszego szanownego pana prezydenta debilem. Spójrzcie na to, jak to jest pięknie wydane.
kurczę. Taka książka musi być warta fortunę, ale z pewnością jest warta swojej ceny. O, w końcu znalazłem coś, co mogło być dla mnie. Duch króla Leopolda. Czyli to jest o tym człowieku, który dokonał tej zbrodni w Kongo. W świecie książki kupiłem jednak tego Leopolda. A teraz zobaczmy, co ma Albatros. Patrzcie, co udało mi się znaleźć. Chłopiec, kret, lis i koń. To jest książka, którą czyta się w 15 minut. To jest bardzo tego... Albo może, jak pokażę, jak wygląda od środka. Tu mamy obrazki, takie naprawdę krótkie teksty. Ale gwarantuję wam, że przeczytanie tej książki naprawdę daje do myślenia i pozwala mieć refleksję na temat życia. Wspaniała książka. A to jest coś, co zdecydowanie zadowoliłoby jednego z moich najlepszych przyjaciół, co zadowoliłoby Michała. Michał jest wielkim fanem piłki argentyńskiej, jego ulubiony piłkarz to Juan Román Riquelme. A tak się składa, że byłym zięciem właśnie boskiego Diego jest niedawno piłkarz, który niedawno zakończył karierę, Sergio Agüero. O tym piłkarzu warto powiedzieć jeszcze jedną rzecz, a mianowicie Diego Maradona został mistrzem świata w roku 1986. Pamiętamy, to był ten mundial ze słynną ręką Boga. Aczkolwiek w tym roku, mimo że na nią najbardziej zasługiwał, nie otrzymał złotej piłki. Czy to było sprawiedliwe? Z jednej strony nie, a z drugiej tak, ponieważ wtedy przy okazji zasad złotej piłki panowały zupełnie inne zasady. A mianowicie mogli ją otrzymać tylko piłkarze z Europy. W roku 1986 złotą piłkę otrzymał piłkarz ze Związku Sowieckiego, Igor Białanow. Choć to była nagroda bardziej nie dla niego, a dla całego zespołu, dla Dynama Kijów. Proszę, proszę, wydawnictwo LTW. Tu może być coś, czego szukam. Znacie takie powiedzenie, co się odwlecze, to nie uciecze? Właśnie się to ucieleśniło i w tej chwili jestem przed Empikiem w Złotych Tarasach po to, żeby dokonać zakupu czegoś, czego nie udało się znaleźć na targach, a mianowicie, droga Moniko, mam. To jest to, co mi polecałaś. 1794 autorstwa Niklasa Nat-Odaga. Także mam nadzieję, że swoją relację z targów publikuję w momencie, w którym nasze wspólne nagranie jest już opublikowane. A jeżeli nie, to z niecierpliwością no nie czekam. No, mam nadzieję, że przy okazji tego autora i tej książki spotkamy się na kontynuację. Jest tutaj trochę głośno, ale mam nadzieję, że dobrze nie słychać. Ja w tej chwili jestem w Złotych Tarasach. Popijam sobie kawkę w Koście. Popijam sobie silnik tysiny Cold Brew. Mój udział w targach książki tymczasowo się zakończył. Przy okazji, jak już tu jestem, sobie odpoczywam, to chciałbym podzielić się z wami informacją o tym, co udało mi się kupić. Najpierw zaprezentuję wam to, co przed chwilą widzieliście. Czyli 1794, który napisał Niklas Nat-Odaga. To jest druga część 1793, o którym rozmawiałem z Moniką. Monika bardzo tę książkę zachwala, więc mam nadzieję, że mnie też się spodoba. Co mamy dalej? Jest to książka pod tytułem Anny Dobrowolskiej, pod tytułem Zawodowe dziewczyny. Prostytucja i praca seksualna w PRL. To wydaje mi się jest dobra pozycja do omówienia przy okazji Święta Zakochanych. Jak już rozmawiamy o miłości, to niekoniecznie musimy rozmawiać o miłości uczuciowej. Zawsze można tak porozmawiać o tej płatnej. To jest coś, czego nie zamierzałem kupić, ale już tylko natrafiłem, no to wziąłem. Kolejna książka profesora Piotra Macieja Majewskiego pod tytułem Kiedy wybuchnie wojna, studium kryzysu. To jest też książka, którą w pierwszym wywiadzie na swoim kanale z profesorem prezentował pan Piotr Zychowicz. Wywiad z profesorem Piotrem Majewskim jest u mnie na kanale. Kurczę, ten człowiek jest naprawdę niesamowity, jest... Jakby to ująć? Jest bardzo wyrozumiały. Naprawdę nie robił żadnych problemów mi. Zwłaszcza, że podczas naszego nagrania wynikły ogromne problemy techniczne, które z mojej strony były ogromną kompromitacją. Cieszę się, że pan profesor mimo wszystko nie miał mi tego za złe, że zgodził się ze mną spotkać. Mimo wszystko skusiłem się na zakup tego Leopolda. Ogólnie ludobójstwo w Kongu, jak na tamten czas, to było
coś na o wiele mniejszą skalę porównywalne z Holokaustem. Tylko wiecie, o tym, co robili Niemcy w obozach koncentracyjnych, mówi się dużo. O tym, co Belgowie na polecenie tego oto człowieka Leopolda II Kuburka mówili w Kongu, to już się mniej mówi. Może dlatego, że zwycięzców się nie sądzi. Swoją drogą podobnie jest z rzezią Ormian. O rzezi Ormian też niewiele się mówi, po to przede wszystkim, żeby nie wkurzać Turków. Jednak mimo wszystko zdecydowałem się na nowy długi marsz Bogdana Góralczyka. Jak oglądam wywiad Piotra Zechowicza z profesorem Góralczykiem, on też jest fantastycznym człowiekiem, i gdyby była okazja, żeby z nim porozmawiać, to bardzo chętnie. Coś mi się załamał, ale na szczęście kawa mi się nie wylała. Przy okazji wydawnictwa LT mówiłem, że jest coś, co... że oni mają coś, co, czego szukam, i to coś znalazłem, ale niestety, biorąc pod uwagę to, ile rzeczy kupiłem, było to dla mnie trochę za drogie, dlatego zdecydowałem się na trochę inną rzecz, a mianowicie na tę książkę autorstwa profesora Pawła Wieczorkiewicza. Paweł Wieczorkiewicz w swojej dziedzinie był wybitny badacz, a to co warto zauważyć, ten historyk, ten badacz jest największy, jest jednym z największych mistrzów Piotra Zychowicza. Zresztą Piotr Zychowicz często to podkreśla. A na sam koniec coś, czego nie mogę sobie odmówić, jako że książki te zbieram kolekcjonersko, a lubię książki kryminalne. Mam na razie wszystkie dotychczasowe części Milenium, dlatego jak ukazała się najnowsza, to nie mogę sobie odwrócić zakupu. Także obecnie jestem w Koście, w Złotych Tarasach, właściwie przed Kostą. Jest godzina około 13, a ja za 3 godziny jestem umówiony na wywiad. Z kim to wam nie powiem, ponieważ chciałbym, żeby to była niespodzianka, ale jest to bardzo znany historyk, który ma przeogromną wiedzę. Liczę, że będzie to dla mnie świetne doświadczenie i że dowiem się wielu ciekawych rzeczy. Słuchajcie, mam to. Ja w tej chwili jestem w bardziej północnej części Warszawy. Jestem na Żoliborzu. Właśnie skończyłem przeprowadzać wywiad. To była pasjonująca rozmowa. Niestety nie udało się uniknąć problemów technicznych. Ale myślę, że jakimś tam montażem uda się je zażegnać. Kurczę, jestem szczęśliwy. Poznałem fascynującego człowieka, przeprowadziłem bardzo ciekawą rozmowę, którą mam nadzieję niedługo wam opublikuję. Mam nadzieję, że będziecie tak samo zadowoleni jak ja. W tej chwili jest sobota, jak widzicie, ja już sobie siedzę w autokarze. Za jakieś 15 minut wracam do Niemiec. Mimo że relacje z targów robię w czwartek, dzisiaj też udało mi się zahaczyć o targi, ponieważ postanowiłem spróbować spełnić swoje kolejne małe marzenie, co mi się na szczęście udało. Udało mi się zrobić wspólne zdjęcie z czytaczem. Bardzo lubię czytacza, uważam go za mądrego człowieka. Marzy mi się w ogóle zrobienie krosa z czytacza, ale biorąc pod uwagę to, jakiego rodzaju książki czytamy, to może być trudne, jeżeli nie niewykonalne. Aczkolwiek przy okazji czytacza udało mi się spełnić jeszcze jedno małe marzenie, którego się tutaj w ogóle nie spodziewałem. Mianowicie, kiedy przeglądałem program targów, chcąc sprawdzić, w jakich godzinach, gdzie czytacz może być obecny, natrafiłem na informację, że przez stanowisko wydawnictwa Dialog swoje książki podpisuje także profesor Bogdan Góralczyk. Jak wiecie, w czwartek udało mi się kupić nową książkę, czy reedycję starej, tak jak książkę profesora Góralczyka. I kiedy zobaczyłem, że profesor podpisuje książkę, od razu postanowiłem skorzystać z okazji, zdobyć autograf. Mam też z profesorem wspólne zdjęcie, które wam teraz wstawiam. Jako że moja wyprawa do Polski na targi się już kończy, chciałbym bardzo serdecznie jeszcze komuś podziękować. Chciałbym podziękować Monice z kanału Monia Tu Czyta, ponieważ to właśnie jej nagranie z targów książki w Poznaniu umotywowało mnie do tego, żeby teraz tutaj przyjechać do Warszawy, żeby zrobić relację z targów, a przy okazji udało mi się spełnić parę moich małych marzeń. Udało mi się poznać Mariusza Świdra, autora książki Jak budowaliśmy Rosję. Udało mi się poznać profesora Piotra Macieja Majewskiego, z którym niedawno publikowałem wywiad. Udało mi się poznać czytacza, udało mi się uzyskać autograf, zrobić sobie wspólne zdjęcie z profesorem Góralczykiem, jak również udało mi się przeprowadzić niezwykle ciekawy wywiad, który mam nadzieję już niedługo ukaże się na kanale, ale z kim tego wam nie powiem, ponieważ chciałbym, żeby to była dla was niespodzianka. Także bardzo serdecznie dziękuję ci, Moniko. Zanim zniknę, chciałbym się jeszcze z wami podzielić pewnym niezwykle miłym doświadczeniem, mianowicie w czwartek, kiedy już zaczynałem przeglądać stanowiska, kupować książki, okazało się, że przy stanowisku wydawnictwa Krytyka Literacka, gdzie kupowałem książkę profesora Majewskiego oraz tę książkę o seks-biznesie w PRL-u, udało mi się przez przypadek spotkać człowieka, który mnie ogląda. Słuchajcie, ja w momencie nagrywania tego klipu mam
410 subskrypcji. To jest kropla w oceanie, a mimo wszystko na targach książki udało mi się spotkać kogoś, kto mnie ogląda, także zwracam się teraz do Ciebie, drogi widzu. Bardzo się cieszę, że udało mi się Ciebie spotkać. Mam nadzieję, że również Poznanie mnie było dla Ciebie miłym doświadczeniem. Jak również mam nadzieję, że nadal będziesz ze mną, będziesz śledzić publikowane przeze mnie treści. Dziękuję Ci, że mogłem Cię tam spotkać. Także to tyle, jeśli chodzi o targi książki w Warszawie. Mam nadzieję, że mój materiał się Wam podobał. Jeżeli tak, to zachęcam do zostawienia pod tym filmem pozytywnej oceny oraz napisania komentarza. Zachęcam także do kliknięcia przycisku subskrypcji. Zajrzyjcie także na mój fanpage na Facebooku oraz odwiedźcie moją biblioteczkę na Lubimy. Czytaj, są one podlinkowane w opisie. Dajcie też znać w komentarzach jeszcze, jakie tematy Was interesują, jakie książki mi polecacie, jakie chcecie, żebym przeczytał. Ja czytając te książki, przygotowując dla Was te filmy, ciągle się czegoś uczę, dzięki czemu stale się rozwijam. Także tyle ode mnie. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym materiale. Widzimy się w nim. Cześć!